Magazyn Dobre Książki i Wydawnictwo Juwi zapraszają do wysłuchania fragmentu książki Dziewczyna z Paryża Jordan Taylor w przekładzie patrycji zarawskiej. Skończyłyście się ubierać, dziewczęta? Spodziewam się, że weźmiecie żakiety na zewnątrz, jest zimno. W łagodnym głosie mama zabrzmiała nuta zniecierpliwienia. Mama od pięciu minut czekała na nas w przedpokoju ubrana w płaszcz, a wiedziałam, że zależy jej, abyśmy w porę zjawiły się na kolacji u Madame La roche i zdążyły wrócić do domu przed godziną policyjną. Byłabym już gotowa, tyle że stałam w drzwiach pokoju Klui i patrzyłam, jak moja czternastoletnia siostra przeciąga w nieskończoność poszukiwanie pończoch. – Może spadły pod łóżko? – podsunęłam. – Nie – odpowiedziała Klui. Może przez przypadek włożyła się do niewłaściwej szuflady? – Wątpię. Naprawdę się zgubiły, czy nie chcesz się widzieć z mamą. Cisza. Coś mnie tknęło. Znałam swoją siostrę lepiej niż ktokolwiek inny w świecie, a tak czy inaczej nie było tajemnicą, że jest równie subtelna jak petarda. Nigdy nie umiała trzymać emocji na wodzy i często wybuchała, w dowolnym momencie wyrzucając z siebie, co myśli. Stanowiłyśmy dla siebie idealne przeciwieństwa. Ludzie uskarżali się, że zawsze wiadomo, co jej chodzi po głowie i tak samo narzekali, że nigdy nie wiedzą, co skrywam ja. Zdaje się, że lubię sobie skalkulować ryzyko, zanim zrobię czy powiem coś, czego potem będę żałować. Zachęciłam siostrę, żeby usiadła obok mnie na brzegu łóżka. Przycupnęła, podciągając kolana pod brodę. Jasne włosy opadły jej na twarz i zdmuchnęła jej jednym fuknięciem. — Chodzi o tego żołnierza? — zagadnęłam delikatnie. — Jeden niewłaściwy ruch i klui może wybuchnąć. — Nie powinna była się tak na mnie wściekać — wymamrotała. Odkąd wróciliśmy do domu od wujka Gerarda, mama i klui ścierały się bardziej niż zwykle. To mama, która skończyła szkołę przygotowującą dziewczęta do bywania w wielkim świecie i zawsze wiedziała, co należy powiedzieć w każdej towarzyskiej sytuacji, najdotkliwiej odczuwała nieutemperowane zachowanie młodszej córki. Wojna dodatkowo uwypukliła dzielące je różnice. Mama dokładała starań, by jak najlepiej urządzić się w naszej nowej sytuacji, podczas gdy Chloe wykorzystywała każdą okazję, żeby zaznaczyć, jak ostro odrzuca obecną rzeczywistość. Ja, jak zwykle, znajdowałam się między młotem a kowadłem. Kilka tygodni temu kluj wpadła do mojego pokoju z ogniem w oczach, wymachując zmiętym kawałkiem papieru, który znalazła na krześle w kawiarni. Zaraz opadła na kolana i rozprostowała kartkę na drewnianej podłodze, żebym zobaczyła, co tam napisano. Tytuł u góry głosił – 33 wskazówki dla okupowanych, a poniżej zamieszczono listę pomysłów na to, jak zwykli ludzie mogą uprzykrzać życie okupantowi. Jeżeli któryś z nich zwróci się do Was po niemiecku, udawajcie, że nie rozumiecie i idźcie dalej. Jeżeli okupanci zwrócą się do Was po francusku, nie macie obowiązku wskazywać im drogi to nie są Wasi towarzysze podróży. Jeśli w kawiarni czy restauracji ktoś z okupantów próbuje nawiązać rozmowę, dajcie mu uprzejmie do zrozumienia, że nie interesuje Was, co ma Wam do przekazania. Okazujcie pełną dostojeństwa obojętność, ale nie pozwólcie, aby wasz gniew osłabł. Dajcie mu ujście w odpowiednim momencie. Czy to nie fantastyczne? wykrzyknęła Klui. Są gdzieś ludzie, którzy też chcą stawiać opór. Co dawnie było poczuć, że nie jesteśmy same. Niektóre dziewczyny w szkole w kółko zachwycały się uprzejmością niemieckich żołnierzy, nie wspominając o tym, że uważały ich za przystojnych, obserwując jak pod szarymi mundurami świetnie prezentują się napięte mięśnie. Owszem, od jakiegoś czasu nie było w okolicy młodych mężczyzn, na których można by zawiesić oko. Nigdy jednak nie zaufałabym najeźdźcom bez względu na to, jak bardzo byliby kurtuazyjni czy atrakcyjni, nie po tych okropnościach, które widziałam na drodze. Przesunęłam palcami po 33 wskazówkach, ledwie wierząc, że ta ulotka jest prawdziwa. Bez zastanowienia bąknęłam. Świetny pomysł! Powinnam była wiedzieć, że moja uwaga doda siostrze śmiałości. Wczoraj, klui Maman i ja jechałyśmy metrem, wracając z poczty z kolejną paczką warzyw od wujka Gerarda, kiedy zatrzymał nas jasnowłosy żołnierz i zapytał po niemiecku o drogę. Zanim mama i ja zdążyłyśmy zareagować, Klui zrobiła krok w jego stronę z rękami na biodrach i odpowiedziała po francusku: Nie rozumiemy ani słowa z tego, co mówisz, i nic nas to nie obchodzi. Pierwsze to było wierutne kłamstwo, ponieważ i ona i ja uczyłyśmy się w szkole niemieckiego od najmłodszych klas. Druga część zdania była oczywiście prawdziwa. Do żołnierza najwyraźniej dotarło, że Klui go jakoś obraziła i miejsce uprzejmego uśmiechu na jego twarzy zaczął zajmować gniew. Klui zamiast się cofnąć, zbliżyła się do mężczyzny jeszcze o krok, jakby go prowokowała, żeby ją uderzył. Czy by to zrobił? Czy aresztowałby ją za wyzywające zachowanie? Już miałam się ku niej rzucić i odciągnąć, kiedy na stację wtoczył się wreszcie pociąg. Mama z pobladłą twarzą wskazała wagon i zawołała do żołnierza po niemiecku. To nasz pociąg bardzo pana przepraszamy. Zagarnęła nas, chwytając każdą za ramię i szarpnęła w przeciwnym kierunku. Gdy tylko wróciłyśmy do mieszkania, wysłała Chloe do jej pokoju. Siostra nie wyszła na obiad. Pewnie nie rozmawiałyby ze sobą znacznie dłużej, gdyby madame Laroche nie zaprosiła nas na dzisiejszą kolację. Położyłam dłoń na kolani klui Mamam po prostu próbuje cię chronić. Nie wiadomo, jak zareagowałby ten żołnierz. Starała mu się przypodobać. Westchnęłam, ponieważ było w tym trochę racji. Nie zaszkodziłoby, gdyby mama nieco mniej przyjaźnie odnosiła się do każdego niemieckiego oficera mijanego na ulicy. Jednocześnie jednak Kluj nie powinna pozwalać, by jednotorowe myślenie przesłaniało jej zdrowy osąd sytuacji. Czasami miałam ochotę złapać ją za ramiona i mocno nią potrząsnąć. Ściągałaby na siebie znacznie mniej kłopotów, gdyby się nauczyła od czasu do czasu powstrzymywać swoje zapędy. Po prostu Postaraj się być ostrożniejsza, dobrze? Nie rozumiesz, jęknęła Klui. Czego nie rozumiem? Jak strasznie chciałabym się jakoś włączyć do walki. Nie mogę siedzieć z założonymi rękami. Muszę coś zrobić. Poczułam gwałtowną potrzebę obrony przed jej oskarżeniem, ale oparłam się tej pokusie. Oczywiście też chciałam stawiać opór okupantom, oczywiście, że chciałam coś zrobić, a właściwie już coś zrobiłam. Ale miałam na tyle rozsądku, by się przy tym zachowywać dyskretnie, w przeciwieństwie do nierozważnego popisu mojej siostry w metrze. Oho, właśnie usłyszałam nie pozostawiające złudzeń stukanie maminnych szpilek w korytarzu. Szybko wzięłam kluj pod rękę i szepnęłam: Jestem po twojej stronie, zawsze, a teraz postarajmy się przebrnąć przez tę idiotyczną kolację bez dalszych problemów. W tym momencie w drzwiach pojawiła się głowa mamy, policzki miała zaczerwienione od długiego przebywania w ciepłym wnętrzu w płaszczu. Dziewczęta, to okropne, że każemy naszym przyjaciółkom czekać na siebie. Kluj, gdzie na litość boską są twoje pończochy? ścisnęłam siostrę za ramię, niechętnie podryptała do komody i wyjęła z niej parę jedwabnych pończoch, z tej samej szuflady, w której trzymała je przez całe życie. Znalazłam, obwieściła. Kiedy wkładałyśmy żakiety, z gabinetu wyszedł do nas papa. Jego ostre wąsy musnęły mój policzek, kiedy całował mnie na dowidzenia. Kiedyś, w taki wieczór jak dziś, tata dołączyłby do nas, ale odkąd wróciliśmy po eksodusie, rzadko opuszczał mieszkanie. Z pracy na uniwersytecie, gdzie obejmował katedrę na Wydziale Historii, wziął sobie bezterminowy urlop. Nie śmiał się też ostatnio wiele ani za bardzo nie rozmawiał, stał się wydmuszką samego siebie. Zapewne, gdy wrócicie, będę już w łóżku, rzekł. Mamą zrobiła krok w jego stronę i poprawiła na nim ubranie, przygładziła mu włosy, rozprostowała zgnieciony kołnierz szlafroka, jakby starała się w ten sposób utrzymać go w jednym kawałku. Kiedy jej dłonie zatrzymały się na jego policzkach, papa przekręcił głowę i pocałował jedną z nich. Na piecu masz zupę, kochanie, powiedziała mama. Odet odpowiedział, jesteś cudowna jak zawsze. Dziękuję. Będę za tobą tęskniła. Ja za tobą także. Pocałowali się na pożegnanie. Gdy kiedyś będę miała męża, chciałabym, żebyśmy byli jak nasi rodzice dwoje ludzi kochających się żarliwie, nawet w najtrudniejszych czasach. Zamykając za nami drzwi, papa pomachał nam dłonią bez trzech palców. Mama i madame Laroche były najlepszymi przyjaciółkami od czasów szkolnych. To madame Laroche zapoznała naszą mamę z tatą, cichym, lecz czarującym profesorem, który podczas wielkiej wojny walczył w tym samym pułku, co monsieur Laroche. Madame La Roche rozwiodła się z mężem kilka lat temu i od tamtej pory oddawała się głównie planowaniu wystawnych kolacji dla coraz liczniejszych znajomych. Zanim zaczęła się wojna, lubiłam chodzić na te jej przyjęcia. Była to okazja dowidywania się z najlepszymi przyjaciółkami Charlotte i Simon, których rodzice również należeli do kręgu towarzyskiego madame La Roche. Jednak obu swoich najbliższych koleżanek nie widziałam już od miesięcy. Rodzina Charlotte była na tyle przezorna, że zimą wsiadła na statek udający się do Ameryki Południowej, a rodzina Simon zatrzymała się w swoim wakacyjnym domu w Marsylii, we Francji, Wisi, w wolnej strefie. Dziś wieczorem jedynymi osobami w moim wieku będą bliźniaczki La z którymi absolutnie nie mam nic wspólnego. Dzięki Bogu szła ze mną Kluj. Odette. Adalon. Madame la wyglądała zjawiskowo w ciemnoniebieskich jedwabiach i w diamentach. Ucałowała nas po kolei, kiedy wchodziliśmy do jej mieszkania na najwyższym piętrze kamienicy przy Rudi Faubourg Saint Honoré. Wszystkie trzy olśniewające. Te ciężkie czasy dobrze wam służą. Staramy się jak możemy, odpowiedziała mamą, przekazując pokojówce swe wierzchnie okrycie madame la Roche odwróciła się z wdziękiem i poprowadziła nas lustrzanym korytarzem do bawialni, gdzie jej siedemnastoletnie córki, Marie i Monique, sączyły szampana na otomanie. Madame Roche miała pociągłą twarz i duże zęby, jak konie, których dosiadała w młodości, a córki odziedziczyły po niej urodę. Przywitały nas unisono. Na stoliku kawowym obok nich leżała srebrna taca z chlebem, serem i masłem. Brwi mamy zniknęły w jej idealnie ufryzowanej grzywce. – O, wie, cóż za piękne masło, gdzie je zdobyłaś? – Lecz oczywiście wszystkie wiedziałyśmy, gdzie Madame Roche zdobywa masło. Co najmniej połowę tych rzeczy musiała kupić na czarnym rynku, ponieważ wprowadzone przez Niemców racjonowanie żywności nie pozwalało na takie luksusy. Byłam prawie pewna, że mama też to robi. Niedawno widziałam, jak wróciła do domu z targu, niosąc bardzo podejrzaną ilość solonej wołowiny oraz ulubiony koniak taty. Madame la Roche uśmiechnęła się filarnie, grubo smarując masłem mały kawałek chleba, włożyła go sobie do ust, przełknęła i powiedziała przyciszonym głosem Po prostu trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć. Chloe prychnęła cicho. Madame la Roche zawała się nie zwracać na to uwagi. Szkoda, że Henry nie mógł dzisiaj przyjść, ciągnęła. Cudownie byłoby go zobaczyć. Mama westchnęła. Chciałby do nas dołączyć, wyjaśniła, ale niestety nie czuje się zbyt dobrze. Przesyła wam trzem pozdrowienia. Chodzi o nerwy, prawda? Dopytywała Madame La Roche. Obawiam się, że tak. Dawniej od czasu do czasu zdarzały mu się napady nerwowości, ale od maja są bardzo częste. Źle działa na niego nawet dźwięk ich butów. Madame La Roche zrobiła współczującą minę i pogłaskała mamę po ramieniu. To musi być dla ciebie trudne, Odette. Mama uśmiechnęła się w odpowiedzi, lecz drgnienie ust zdradziło ukryty w głębi duszy smutek. Wiedziałam, że serce jej się łamie na widok cierpień taty kiedy naprawdę mu się pogarszało, siadała obok niego i szepcząc mu do ucha słowa pociechy, trzymała go w objęciach tak długo, aż napad paniki minął. Mama wygładziła sobie spódnicę, zapanowała nad mimiką i wyprostowała się. Najlepsze, co dziewczęta i ja możemy zrobić, to zachować pozytywne nastawienie, odparła, wzrokiem szukając u mnie poparcia. Skinęłam potwierdzająco, nie dlatego, żebym się zgadzała z pozytywnym nastawieniem, ale ponieważ wiedziałam, jak bardzo mama chce pomóc tacie. – Musimy mu pokazać, że nie ma się czego bać – mówiła dalej mamą, że można przez to przejść, tak jak przetrwaliśmy poprzednią wojnę. – Dokładnie – odrzekła Madame Laroche – zwłaszcza, że mamy po swojej stronie starego marszałka. – Tak, marszałek Petain uratował Francję podczas wielkiej wojny i teraz też może to zrobić – stwierdziła mamą stanowczo. – Jeśli jego zdaniem współpraca jest najlepszym sposobem, musimy mu zaufać. – Zgadzam się – przytaknęła Madame Laroche – Przytknęła sobie do ust tekstylną serwetkę i od razu wyczułam, że wahadło rozmowy przechyli się w moją stronę, zanim jeszcze zwróciła się do mnie. A więc, y, Adalon, powiedz nam, czy w twoim życiu pojawili się ostatnio jacyś ekscytujący młodzi ludzie? Przyjaciółki mamy właśnie to, zawsze chcą o mnie wiedzieć przede wszystkim. Nie ma w tej chwili nikogo, madame Laroche, odpowiedziałam, ale tak czy inaczej nie jestem w nastroju do romansowania potrząsnęła głową z westchnieniem. Gdyby tylko nasi biedni mężczyźni mogli wrócić do domu. Z powodu wojny w Paryżu prawie w ogóle nie było młodych mężczyzn z wyjątkiem chłopców, którzy jeszcze chodzili do szkoły. To prawdziwa tragedia i to bynajmniej nie dlatego, że nie miałam z kim romansować. Ci, którzy poszli na front, albo na nim zginęli, albo trafili do niemieckich obozów jenieckich. Nasza sąsiadka z dołu, madame Blanchard, nie miała wiadomości od swojego syna, od kiedy w czerwcu dostał się do niewoli pod Dunkierką. Za każdym razem, gdy ją widziałam, wyglądała na jeszcze chudszą. Marie wychyliła się na siedzeniu, obracając w palcach nóżkę szampanówki. Wiecie, niektórzy z tych Niemców są dość atrakcyjni, wyznała. Mówisz tak tylko dlatego, że od dawna nie widziałaś naszych chłopaków, skwitowała Monique. Może, Marie zamyśliła się. Zapewne brakuje im francuskiego uroku, ale są naprawdę przystojni i bardziej uprzejmi niż można by pomyśleć. Niedawno jeden z nich pomógł mi pozbierać rozsypane zakupy. Nasi mężczyźni w obozach na pewno byliby zachwyceni, gdyby to usłyszeli, mruknęła Chloe pod nosem. Co to było? Odezwała się madame Lachoche. Mamą posłała mojej siostrze ostrzegawcze spojrzenie. Adalon, zwróciła się do mnie, może zagrałabyś nam coś na fortepianie? Stałam bez zaciągania, rozprostowując palce. Grałam na pianinie od ósmego roku życia, uczyła mnie Matilde, mieszkająca niedaleko szkoły. Miałam u niej lekcje dwa razy w tygodniu i lubiłam ćwiczyć na naszym małym instrumencie w domu, tym, na którym grywał papa, zanim stracił palce. Jednak to zupełnie inne. Niezwykłe uczucie, gdy się zasiada przed lśniącym fortepianem, takim jak ten stojący tu w kącie bawialni. W lepszych czasach zachodziłam do madame Laroche z nutami i mogłam grać nawet przez kilka godzin. Podczas gdy przeglądałam nuty schowane w fortepianowej ławce, madame Laroche zagadnęła mamę, czy nadal pobiera lekcje odet Pobierała, ale jej nauczycielka jest teraz w wolnej strefie. Adalon, co Matyld napisała w ostatnim liście, który od niej dostałaś? Że stara się o pozwolenie na powrót do Paryża, odparłam. Mam nadzieję, że jej się uda, powiedziała madame Lachoche. Taki talent jak twój nie powinien się marnować. Znalazłam nuty jednego z moich ulubionych utworów sonaty fortepianowej nr 16 ceduru Mozarta. To papa mi ją podsunął, mówił, że kojarzy mu się z wiosną. Gdy moje palce zaczęły tańczyć po klawiaturze, pozwoliłam, by ulatujące dookoła dźwięki przeniosły mnie na przyjęcie, które madame Laroche wydała na początku zeszłego roku. Towarzyszył nam wtedy papa, rozmawialiśmy i śmialiśmy się do późnego wieczoru. Nie było godziny policyjnej, nikt nie musiał śpiesznie wracać do domu. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się, żeby posłuchać ulicznych grajków, i papa poprosił mamą, by z nim zatańczyła na chodniku. Teraz mój wzrok powędrował w stronę okna ale rzecz jasna zasłony były zaciągnięte, by światło nie przesączało się na zewnątrz. Gdzieś tam stała wieża Eiffla zatkniętą na szczycie nazistowską flagą. Wszystko w Paryżu się zmieniało, a ja mimowolnie zastanawiałam się, czy jeszcze kiedyś będziemy tacy beztroscy, jak dawniej. — O w pół do siódmej skończyłam grać i przeniosłyśmy się do jadalni, gdzie służba podała na kolację jagnięcinę z ziemniakami. Wśród szczękania sztuczców usłyszałyśmy, jak ulicą poniżej przejeżdża samochód i nasze sześć par oczu strzeliło w stronę okna. Zwykły warkot silnika przybrał złowieszczy wymiar, ponieważ w dzisiejszych czasach to nie Francuzi wożą się samochodami żadna z nas nie wzięła do ust kolejnego kęsa dopóki odgłos nie umilkł w oddali. Madame La spojrzała ponad stołem na mamą. Czy po drodze widziałyście tych wszystkich Niemców na naszej ulicy? Tak, klui nie omieszkała zauważyć, w odpowiedzi mamy zabrzmiała przygana. Niewątpliwie wygląda na to, że jest ich więcej niż normalnie. Żadna liczba Niemców nie jest normalna, wtrąciła moja siostra. Mama udała, że jej nie słyszy. Czy wiesz, dlaczego jest ich więcej, że nie wie? Tak, odparła madame roche nieco zdenerwowanym tonem. Znowu zerknęła w stronę okna. Niemcy wprowadzają się do wielu domów w ósmej dzielnicy. W niektórych mieszkaniach dokwaterowano ich, ale inne po prostu przejęli. Wzdrygnęłam się na myśl o naziście w naszym domu, o jego butach depczących nasz dywan, o jego kurtce wiszącej na krześle w gabinecie taty. W mieszkaniu mojej koleżanki z klasy Annette zakwaterował się jeden Niemiec. Zajął główną sypialnię, przez co rodzice Anet przenieśli się do jej pokoju, a ona była zmuszona spać w jednym łóżku ze swoimi dwiema młodszymi siostrami. Dopisało wam szczęście, że was to ominęło, powiedziałam do Madame La Roche po raz pierwszy cieszymy się z tego, że mamy jedno z najmniejszych mieszkań przy tym odcinku ulicy przyznała, ale jak powtarzam dziewczętom na wypadek gdyby to się jednak miało zdarzyć, musimy utrzymywać wobec niemców pozytywne nastawienie, tak jak mówiłaś Odet nie ma się czego bać pozytywne nastawienie to najlepszy sposób, by jakoś to przetrwać zgodziła się z nią mamą w każdym razie nie są wielkimi złymi wilkami z bajki oznajmiła madame la. Roche. Odczekała chwilę, zadowolona że wszyscy przy stole się jej przysłuchują, po czym zaczęła snuć opowieść. Pewnego dnia wracałam do domu z zakupami, a było tak słonecznie, że pomyślałam, może pójdę okrężną drogą, by zażyć świeżego powietrza. Skręciłam za róg i pierwsze, co zobaczyłam, to moje ulubione bistro. Lokal, w którym jadałam posiłki od dzieciństwa. Teraz z niemieckimi napisami na witrynie. Jakaś niedorzecznie długa nazwa, i nie rozpoznałam nikogo w środku, sami mundurowi. Cóż, to był dla mnie straszny cios. Nie umiem nawet wyjaśnić, jak to mocno przeżyłam. Kolana się pode mną ugięły. Myślałam, że zemdleję tam na ulicy. Urwała na chwilę. I wtem poczułam czyjąś dłoń na ramieniu, a gdy podniosłam wzrok, ujrzałam obok siebie twarz Niemca. Nie, nie, proszę mnie zostawić, powiedziałam, bo byłam już wystarczająco wyczerpana. Lecz on zaprosił mnie, bym usiadła obok niego przy stoliku. Nie chciałam być niegrzeczna, więc go posłuchałam i muszę wam powiedzieć, że odbyliśmy całkiem przyjemną pogawędkę. Doskonale mówił po francusku i zachwycał się naszym pięknym miastem. Poprosił mnie nawet o wskazówki, co warto zwiedzić. I dał ci szampana, przypomniała Mary. Tak. Potwierdziła madame Laroche z figlarnym uśmiechem, podnosząc kieliszek, i dał mi szampana. Kluj najeżyła się po drugiej stronie stołu. Ja ze sztucznym uśmiechem na twarzy słuchałam, jak bliźniaczki rozważają, co jeszcze z deficytowych artykułów można by spróbować wyciągnąć od Niemców. Zastanawiałam się, jakby zareagowały, gdyby się dowiedziały, co zrobiłam w piątek. Czegoś takiego ludzie spodziewaliby się może po mojej siostrze. Ale nigdy po mnie, młodej osóbce, zawsze co do joty stosującej się do zasad. Zachowałam to wspomnienie dla siebie, obracając je w pamięci niczym lśniącą monetę w kieszeni. Po powrocie do domu, kiedy przebrałyśmy się w piżamy, Chloe padła na moje łóżko z twarzą w dół. To było okropne! jęknęła w kołdrę. Ostrożnie usiadłam obok niej, zastanawiając się nad odpowiedzią. Klui była moją najlepszą przyjaciółką na świecie, bliższą mi niż Charlotte i Simon razem wzięte. Ale ostatnio nie potrafiłam określić, ile ze swego życia powinnam z nią dzielić. Wiedziałam, jaka jest i bardzo się obawiałam, że w jakiś sposób zachęcę ją do zrobienia czegoś lekkomyślnego i głupiego, tak jak wczoraj, gdy bezsensownie postawiła się tamtemu żołnierzowi Wehrmachtu. Tym razem jej się upiekło. Ale następnym może być inaczej. Zgadzam się, że częściowo było okropnie, ale nie cały czas, odparłam. Chloe rzuciła się jak ryba na suchym lądzie, lądując na plecach. Na jej twarzy malowało się niedowierzanie. Właśnie, że tak. Cały czas. Musiałam siedzieć i wysłuchiwać, jak ta głupia madame la Roche wychwala wspaniałych Niemców. Pewnie chcę, żeby któryś z nich zamieszkał u niej, będzie więcej szampana do polewania. Chloe. Dlaczego nikt nie ma do niemców takiej nienawiści jak ja? Dlaczego nikt nie czuje się taki kurczę, wściekły? Cisnęła przez pokój poduszką, przewracając stojący koło okna stos książek. Czemu ty nie czujesz się taka wściekła, co? A dalą po prostu siedzisz spokojnie z tym sztucznym uśmiechem? Nie wiem, klui. bawiłam się obrąbkiem koszuli nocnej, bo nie mogłam spojrzeć jej w oczy. Potem, uśmiechając się cierpko, oświadczyłam – w dniu, w którym wojna się skończy, powiem madame Laroche, że jest nie do zniesienia. Kiedy wiosną mieszkaliśmy w ścisku u wujka Gerarda na wsi, we dwie wymyśliłyśmy pewną grę. Zasady były proste – raz jedna, raz druga, wymieniałyśmy wszystkie fajne rzeczy, których nie mogłyśmy się doczekać, ponieważ możliwe będą dopiero po wojnie. Klui przewróciła oczami – to możesz zrobić już teraz, nie? Lecz zaraz szczerząc się w uśmiechu dodała potłukę wszystkie butelki szampana, jakie dostanie od Niemców. Wkrótce już razem snułyśmy wielkie plany. Będziemy się objadać paon chocolat, aż nas rozbolą brzuchy. Wjedziemy na szczyt wieży Eiffel windą, która obecnie jest nieczynna. Ktoś sabotował liny, żeby Niemcy musieli wnieść swoją flagę, wspinając się po schodach. Będziemy wieczorami spacerowały brzegiem Sekwany i podziwiały światła nad Paryżem. Z jakimś przystaniakiem zastrzegła Chloe. Tak, z jakimś przystojniakiem. Gdy wreszcie wyszła pół godziny później, poczułam ulgę. Miałam wrażenie, jakbym przez cały ten czas wstrzymywała oddech. Pobiegłam do biurka i wyjęłam z szuflady notatnik w skórzanej oprawie, który znalazłam u wujka Gerarda. Prowadzenie dziennika pomagało. Ostatnio tylko na jego kartach mogłam całkiem szczerze wylewać swoje uczucia. Zaczęłam wypisywać, co się wydarzyło podczas kolacji u Madame Lahoz. Kluj nie miała rację. Było okropnie. Fakt, że mama starała się nie tracić ducha ze względu na tatę i pokładała ufność w francuskim bohaterze wojennym, to jedno. Wiele osób, które przeżyły wielką wojnę, wciąż darzyło starego marszałka ogromnym szacunkiem. Jednak zachowanie Madame Laroche, tak gorliwie wychwalającej jakiegoś uprzejmego Niemca oraz zachwyty Marie, to już zupełnie coś innego. Jak mogły patrzeć na nazistów i nie widzieć w nich zła, które opanowało nasze ulice? "Gdy tylko koniec ołówka dotknął papieru, jakby otwarła się tama na rzece, gniew wylał się ze mnie spienionym strumieniem i spłukał wszystko dokoła." kiedy już miałam dość, opadłam na poduszki wyczerpana, ale w jakiś sposób spokojniejsza. Do tej pory opisywałam niemal każdy aspekt naszej pożałowania godnej nowej rzeczywistości, od ucieczki z Paryża w tłumie uchodźców po powrót do domu, do ukochanego miasta, z którego wyssano życie. Napisałam o godzinie policyjnej, o reglamentowaniu żywności i o szoku, jaki wywołuje widok Niemców w miejscach, które jeszcze niedawno należały do nas. Dobrze było dawać upust uczuciom czasami. Bywało jednak, że dziennik nie wystarczał, żeby powstrzymać mój gniew. Dwa dni temu w piątek wracałam do domu z zajęć pozalekcyjnych, gdy około pięćdziesięciu kroków przed sobą dostrzegłam trzech niemieckich żołnierzy. Śmiali się z czegoś i na ten dźwięk ścieło mi krew w żyłach. Od razu wyczułam, że jest to okrutny śmiech, bo wszyscy mieli w oczach coś podłego, a jeden z nich dźgał palcem kogoś na ulicy. Widok był straszny. Na ziemi, w czymś, co początkowo wzięłam za śnieg, a co było setkami tysięcy odłamków tłuczonego szkła, klęczał bezsilnie monsieur de miły właściciel pobliskiego sklepu z koszerną żywnością. Który z żołnierzy, a prawdopodobnie wszyscy trzej, stłukł okno wystawowe sklepu pana de Gdy teraz sobie o tym przypominam, żałuję, że pani i panny Laroche nie widziały, do czego tak naprawdę są zdolni niektórzy z tych ich uprzejmych Niemców. Instynktownie opuściłam torbę z książkami, by mu pomóc, lecz w tym momencie Mys JDMS spojrzał mi prosto w oczy. Żołnierze tak byli zajęci, tak się ją śmiali, że mnie nie zauważyli. Sklepikarz wzrokiem i leciutkim ruchem głowy dał mi znak, który odczytałam zarazem jako dziękuję, i musisz natychmiast uciekać. Skinęłam mu, nie chcąc pogarszać sprawy, chwyciłam torbę i pośpiesznie skręciłam w przecznicę, zanim żołnierze zdołali się zorientować, że ktoś ich widział. Trzęsąc się z gniewu, ominęłam boczną uliczką zniszczony sklep pana Demes. W tej chwili miałam powyżej uszu uprzejmego uśmiechu, którym częstowałam mamę i jej przyjaciółki i właściwie tak naprawdę wszystkich. Czułam, że już dłużej nie mogę. Nie, skoro w Paryżu dzieją się takie rzeczy. Zaraz potem po policzkach popłynęły mi łzy. Kiedy podniosłam wzrok, po prawej stronie dostrzegłam wiszące na ceglanym murze obrzydłe niemieckie plakaty. Uśmiechnięte, blond włosy rodziny ze swastykami unoszącymi się wokół głów. Adolf Hitler, niemiecki Führer, dzierżący nazistowską flagę. Mój gniew był zbyt silny, nie mogłam go powstrzymać. Chciałam je zniszczyć, a w pobliżu nie było nikogo, kto by mnie zobaczył. Papier oderwał się od muru, a odgłos darcia sprawił mi dziką radość – Jednym zamaszystym ruchem uwolniłam wściekłość, która gromadziła się we mnie od miesięcy. Po pierwszym plakacie poczułam się tak dobrze, że nie mogąc się oprzeć, sięgnęłam do drugiego. Z dwóch zrobiły się trzy, a potem cztery i wkrótce potargałam wszystkie przeklęte nazistowskie plakaty w całym zaułku. Kiedy dotarłam do końca, dyszałam i miałam paznokcie poobdzierane od zetknięcia z cegłą. Temu słyszałam za sobą ciężkie kroki, żołądek mi się przewrócił, ktoś pewnie mnie usłyszał. Poczułam się jak mysz w szarym polu z krążącymi w górze jastrzębiami. Serce mi dudniło, coś pulsowało w głowie, całe ciało drżało ze strachu. Myśl, Adalon! Nie zdążyłabym dobiec do końca zaułka, żeby w porę zniknąć. Spanikowana zanurkowałam w ciasną, ciemną przestrzeń za porzuconym automobilem, a zniszczone plakaty wepchnęłam do torby na podręczniki. Odgłosy ciężkiego stąpania zabrzmiały donośniej, cicha jak cień, odważyłam się zerknąć z za samochodu. Jak można się było spodziewać? W uliczkę wszedł niemiecki żołnierz z dłońmi zaciśniętymi na karabinie. Proszę zawróć, proszę. Werzda, kto tam jest? To koniec. Byłam tego pewna. Znajdzie mnie z podartymi plakatami, wywlecze z kryjówki i pośle do więzienia, o ile mnie nie zastrzeli na miejscu. Wyobraziłam sobie twarze mamy, taty i klui, wujka Gerarda, Charlotte i Simon. Nigdy więcej ich już nie zobaczę. Skuliłam się w ciemności i przycisnęłam kolana do piersi. Zapragnęłam zrobić się taka malutka, żeby się wślizgnąć w szczeliny pomiędzy cegłami albo w szparę pod kamieniem brukowym, ani drgnęłam, prawie nie oddychałam. Jego buty musiały być w odległości zaledwie dwóch metrów od mojej kryjówki, kiedy z ulicy zawołali go inni Niemcy. Przez chwilę bałam się, że dołączą do poszukiwań, ale z uczuciem ulgi, jakiego nigdy dotąd jeszcze nie zaznałam, zorientowałam się, że żołnierz zawrócił i pośpiesznie skierował się tam, skąd przyszedł. Nie ociągając się, opuściłam zaułek, a zmięte papiery wrzuciłam do kratki ściekowej, gdzie zniknęły na zawsze. Kiedy wróciłam do domu, ucałowałam rodziców i pogadałam z Kluj o tym, jak jej minął dzień w szkole. Poćwiczyłam grę na pianinie, nikomu ani słowem nie wspomniałam o tym, co zrobiłam. Nikt nie miał pojęcia. Gdy po raz pierwszy zerwałam nazistowskie plakaty, o mało nie skończyło się to tragedią, ale następnym razem, i następnym, i następnym, i następnym. Szło już gładko. Stopniowo nabierałam wprawy, coraz sprawniej wślizgiwałam się w cień, gdy nikt nie patrzył, i szybko zdzierałam papier z murów. Za każdym razem w uszach rozbrzmiewał mi apel generała Charlesa de Gola o płomieniu francuskiego ruchu oporu. Każda zakończona powodzeniem operacja była dla mnie jak maleńkie zwycięstwo Francji nad okupantem, mimo że tylko ja wiedziałam o tym, co robię. Była sobota i mama wysłała mnie z kartkami żywnościowymi do rzeźnika, żebym postarała się kupić coś na dzisiejszy obiad. Niemcy, czy raczej szkopy, jak wszyscy ich nazywają, często zamykali losowo wybrane odcinki ulic, tak więc każde wyjście z domu zamieniało się w ćwiczenie na orientację w okolicy. Codziennie przemierzałam nowe ulice z niemieckimi drogowskazami i szyldami. Widziałam okazałe bulwary pozbawione pojazdów oraz głodnych ludzi stojących w kolejce poracjonowaną żywność, którą może uda się kupić, a może nie. Ale jeszcze bardziej przerażający był moim zdaniem dźwięk okupacji. Cisza przyprawiała mnie o deszcz grozy. Nie było normalnego ulicznego ruchu, nie było typowego codziennego zgiełku i krzątaniny, tylko szuranie stóp na chodniku i pełne strachu szepty. Prawie dotarłam już do sklepu rzeźnika, kiedy na murze w zaułku dostrzegłam partię świeżo przyklejonych plakatów. W piersi coś mi się ścisnęło, zaswędziały palce. Miałam ogromną ochotę zająć się nimi już teraz, ale jeśli się nie ustawię w kolejce, niemal na pewno zabraknie dla mnie mięsa. Stanęłam więc na końcu ogonka za kilkudziesięcioma bladymi matkami z głodnymi dziećmi, kręcącymi się u ich spódnic. Minęła godzina, zanim wystawa urzeźnika w ogóle pojawiła się w polu mojego widzenia. Trzymałam przygotowaną naszą smutną książeczkę z kartkami pełnymi kwadratowych kuponików, każdy na inny rodzaj artykułów spożywczych. Gdy wreszcie przyszła moja kolej, sprzedawca odciął zaledwie jeden z czterech kwadracików i włożył mi do koszyka nędzną, chudą kiełbaskę. Przykro mi, to wszystko na dziś oznajmił pozostałym ludziom w ogonku. Stojąca tuż za mną kobieta wydała urywany, ostry krzyk. Tak się skupiałam na plakatach, że do tej pory nie zwróciłam na nią większej uwagi. Do kobiety tuliła się czwórka małych dzieci. Ona sama miała gołe nogi i drżała z zimna w chłodzie późnego listopada. Ostatnio jedwabne pończochy kosztowały nie mniej niż trzysta franków. Przełożyłam kiełbasę do jej koszyka na zakupy. Pani powinna ją wziąć, powiedziałam, i na twarzy kobiety odmalowała się ulga. Gryzło mnie, że zmarnowałam godzinę w kolejce, ale jeszcze bardziej nieznośna byłaby myśl, że wzięłam ostatni kawałek mięsa, wiedząc, że mamy w zapasie paczkę od dwójka żerarda, a w niej bekon, ser i warzywa. Powiem mamie, że wykupiono mi wszystko sprzed z nosa. Z pustym koszykiem dyndającym u boku pośpieszyłam do zaułka tak szybko, jak się dało, by nie ściągnąć na siebie uwagi. Zbliżałam się. Mój cel był tuż po prawej. W końcu, zwinnie jak kot, wsunęłam się w przerwę między budynkami. – Oho! – tego się nie spodziewałam. Ktoś tu już był. Chłopak i robił coś z plakatami. Zastanawiałam się, czy nie powinnam chyłkiem wymknąć się z powrotem na ulicę. Lecz on odsunął się od muru i zobaczyłam, że narysował kredą na twarzy hitlera dziwny symbol krzyż, ale z dwiema poziomymi kreskami zamiast jednej. Serce mi podskoczyło. Koniecznie musiałam dowiedzieć się więcej. Zrobiłam krok w jego stronę, a wtedy chłopak podniósł wzrok i uświadomił sobie, że nie jest tu sam. Był mniej więcej w moim wieku. Miał krótko ścięte brązowe włosy i grube, okrągłe okulary. Lekko pucełowate policzki zaróżowiły mu się, ale z jakiegoś powodu nie uciekł, chociaż wyraźnie się przeląkł. To mnie przypadło zrobić pierwszy ruch i postanowiłam podjąć ryzyko. Nie mogę ich znieść, powiedziałam, wskazując głową plakaty. Ja tak samo, odparł. Chyba ocenialiśmy się nawzajem. Z jednej strony wiedziałam, że to niebezpiecznie mówić źle o Niemcach do kogoś zupełnie obcego, ale z drugiej strony strasznie się chciałam dowiedzieć, co ten chłopak rysował. Czasami je zdzieram, wyznałam. Po to tu dzisiaj przyszłam. Rozluźnił się. W jego oczach błysnął nawet podziw. Naprawdę? Zdziwił się. Czy kiedyś cię przyłapano? Tylko teraz, jak mi się zdaje, odpowiedział uśmiechem, więc odważyłam się zadać pytanie. Muszę się dowiedzieć, co to za symbol ten, który narysowałeś, krzyż lotaryński odparł oznacza poparcie dla de Gaula. Dla de Gaula? Ledwie w to mogłam uwierzyć. O mało nie opuściłam koszyka. Słyszałam jego radiowe wystąpienie w czerwcu, i wtedy, jakby na zawołanie, wyrecytowaliśmy jednocześnie: cokolwiek się wydarzy, płomień francuskiego oporu nie może zagasnąć i nie zostanie wygaszony. Twarz chłopaka zajaśniała w szerokim uśmiechu. — Jestem Arnau Mysznik, a ja Adalon Bunam. Uścisnęliśmy sobie ręce. — Hej, Adalon — zagadnął Arnau. — Słyszałaś, co się niedawno zdarzyło? O dziewiątej dwadzieścia wieczorem jakiś Żyd zabił niemieckiego żołnierza, rozciął go i zjadł jego serce. Zmroziło mnie. — Słucham? — To przecież żart, jak słowo daję. — Ale nie miły dla Żydów — warknęłam. — Adalon — odezwał się błagalnie — ja jestem Żydem. Uśmiechał się łagodnie, nie było w tym okrucieństwa, skrzyżowałam więc ręce na piersi i posłuchałam dalszego ciągu. Arnau odchrząknął teatralnie i dokończył swój dowcip. Widzisz, to co przed chwilą powiedziałem jest niemożliwe z trzech powodów. Niemiec nie ma serca, Żydzi nie jedzą świniny, a o dziewiątej dwadzieścia wieczorem wszyscy siedzą w domu i słuchają BBC. Roześmiałam się. I to był taki śmiech, jaki wychodzi z człowieka po bardzo długim czasie przygnębienia. Śmiech, w którym mieszają się z sobą ulga i rozpacz. Zaraz potem, obejrzawszy się przez ramię, by sprawdzić, czy nikt nie nadchodzi, podeszłam do muru, zerwałam jeden plakat i ukryłam go pod materiałem na dnie koszyka. Sprytnie ukrywasz dowody. Nikt nie będzie podejrzewał dziewczyny z zakupami. Podeszłam do następnego plakatu z Arną u boku, uszczęśliwiona, że tym razem mam wspólnika w przestępstwie. Jeśli ktoś stanie na czatach, podczas gdy będę zdzierała plakaty, zdejmie to ze mnie część ciężaru. Nigdy nie odważyłabym się robić tego z siostrą. Nie tylko dlatego, że nie chciałabym narazić jej na niebezpieczeństwo. Bałam się również tego, że kluj zerwie plakaty, po czym popędzi ulicą, wymachując nimi zwycięsko nad głową. Gdy rozprawiłam się z ostatnim plakatem, zaraz chciałam ustalić, kiedy możemy znów to zrobić. Nie bardzo jednak wiedziałam, jak spytać o to Arną. Nie miałam pojęcia, czy ta piętnastominutowa akcja znaczy dla niego tyle, co dla mnie. Poznać kogoś spoza rodziny, kto podziela moje poglądy, to jakby zgubić się na morzu i wreszcie dostrzec ląd na horyzoncie. Chciałabym to zrobić jeszcze raz, palnęłam prosto z mostu. Iść ze mną na stację metra? Co miałam zrobić z taką odpowiedzią? Ale postanowiłam, że nie ustąpię i utrzymam swój statek na tym kursie, choćby nie wiem co. Szłam więc obok Arną chodnikiem krok w krok i pewnie wyglądaliśmy jak starze przyjaciele. Minęło nas dwóch Niemców, jeden z nich nawet otarł się o mój koszyk, ale nie zwrócili na nas uwagi. Jakie to emocjonujące ukrywać się na widoku! Powinnaś poznać mojego przyjaciela, Luka, rzucił Arną tak zwyczajnym tonem, jak gdyby mówił o pogodzie. Kim on jest? Kimś, kto myśli tak samo jak ty i ja, dlaczego powinnam go poznać? Dotarliśmy już do wejścia na stację. Pociągnął mnie na bok, żeby się odsunąć od strumienia przechodzących pasażerów. Nie mogę ci podać więcej szczegółów, po prostu z nim porozmawiaj, zgoda? Zgoda? Serce mi przyspieszyło, gdy przeglądałam w głowie swój rozkład zajęć. Na poniedziałek byłyśmy umówione u madame Laroche. Mogłabym z nim porozmawiać we wtorek po szkole. Wtorek kiwnął głową. Przy bulwarze saint Michel, tuż koło wschodniego krańca ogrodu luksemburskiego, jest stary sklep obówniczy, Ma fioletową markizę, na pewno ci się rzuci w oczy. Czekaj na ławce na zewnątrz, o wpół do szóstej. Luc wyjdzie do ciebie. Zapyta, czy dotarłaś bez przeszkód. Odpowiedz: Pociągi kursują planowo. Wtedy cię wpuści do środka. Pociągi kursują planowo? Arną, co to znaczy? Po prostu to powiedz. Zaufaj mi. Muszę lecieć. Miło cię było poznać odalą. Arno, Arną, czekaj. Ale on musnął mi ustami policzek i zaraz zniknął na schodach prowadzących w głąb metra zostawiając mnie drżącą i samotną na chodniku. Wszystko to stało się tak szybko, że kiedy wróciłam do domu i powiedziałam mamie że u rzeźnika zabrakło dla nas mięsa jakaś cząstka mnie wciąż się zastanawiała czy przypadkiem nie wyobraziłam sobie dzisiejszego spotkania we wtorek ledwie się mogłam skupić w szkole. W kółko powtarzałem w myślach te same trzy słowa, żeby mi dobrze poszło po południu pociągi kursują planowo pociągi kursują planowo pociągi kursują planowo. To pewnie jakieś hasło tylko po co? Kiedy po ostatnim dzwonku spotkałam się z Klui w tym samym miejscu co zwykle, powiedziałam jej, że Marie i Monique Laroche dosłownie zmuszają mnie, żebym poszła z nimi na zakupy do jubilera. Jak przewidziałam, gdy zmyślałam to kłamstwo, moja siostra ucieszyła się, że może się z tego wywinąć i stwierdziła, że zobaczymy się w domu. W tych czasach nie dało się polegać na metrze. Niemcy zamykali stację bez ostrzeżenia, przez co nigdy nie było wiadomo, czy w ogóle dotrze się do swojego celu. Nie miałam pojęcia, kim jest tajemniczy lik, ale z jakiegoś powodu na myśl o tym, że mogłabym przegapić spotkanie z nim, żołądek mi się przewracał. Całą drogę przebyłam więc pieszo i zajęło mi to bitą godzinę, kiedy dostrzegłam w końcu fioletową markizę, oczy mi uzawiły z zimna, a nos prawie na pewno miał kolor dojrzałego pomidora. Usiadłam na ławce na zewnątrz, zastanawiając się, z której strony nadejdzie Luke. Nie wiedziałam nawet, jak wygląda, ani ile ma lat. Dopiero teraz przyszło mi do głowy, że może wdepnęłam w jakąś nazistowską pułapkę, zastawioną na wandali niszczących plakaty. Nie umiałam się jednak zmusić do tego, by wstać i odejść. Ledwie znałam arną, ale byłam pewna, że można mu zaufać. Otuliłam się ciaśniej płaszczem i uniosłam ramiona, żeby osłonić uszy. Teraz, kiedy siedziałam nieruchomo, zaczynałam się trząść z zimna. A może z nerwów? Ukradkiem zerknęłam na zegarek: dwadzieścia po piątej, już niedługo. Nad moją głową zabrzęczał dzwonek i drzwi sklepu otworzyły się szeroko. To już tylko spokojnie. Ze sklepu wyszła kobieta w średnim wieku, odziana w długie brązowe futro. Poprawiła sobie szalik i spojrzała na mnie przelotnie, lecz zaraz jej wzrok prześlizgnął się na ulicę za mną, po czym oddaliła się bez słowa, dyndając wiszącą na łokciu torbą z zakupami. Fałszywy alarm. Teraz już serce waliło mi w piersi jak młotem. Za dwie minuty będzie w pół do szóstej. Nerwowe kręcenie głową na prawo i lewo byłoby podejrzane. Skupiłam więc spojrzenie na sekundniku zegarka odmierzającym ostatnią minutę. Na zewnątrz było tak cicho, że słyszałam tykanie. Tyk. 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 Dzwonek zawrzęczał znowu. Pewnie kolejny, niczego nieświadomy klient. W porządku, dotarłaś bez przeszkód? Oddech mi uwiązł w gardle, kiedy podniosłam wzrok na brązowo-okiego chłopaka mniej więcej w moim wieku. Miał na sobie szkolny mundurek, ale było w nim coś bardziej surowego niż się spodziewałam. Zmierzywione czarne włosy opadały mu na oczy i kręciły się za uszami. Każdy kąt jego twarzy wydawał się wyraźnie zarysowany, geometryczny. Dopiero po sekundzie przypomniałam sobie, co miałam odpowiedzieć. Pociągi kursują planowo. Uśmiechnął się za probatą, a ja pomyślałam, że zaraz zjadę z tej ławki. Otworzył drzwi sklepu i gestem zaprosił mnie do środka. Wstałam swobodnie, w duchu dziękując losowi, że do tej pory wszystko zrobiłam jak trzeba. Sklep okazał się mały i ciemny. Unosił się w nim mocny zapach skóry i pasty do butów. Stojący za ladą mężczyzna nie patrzył na mnie, gdy weszłam. Jeśli Arnaud chciał wybrać najmniej podejrzane miejsce na potajemne spotkanie, to mu się udało. Ciemnowłosy chłopak bez słopa poprowadził mnie krętą ścieżką wśród półek, aż znaleźliśmy się w maleńkim zakamarku na zapleczu. Wyłowił z kieszeni marynarki klucz i otworzył nim drzwi, które mieliśmy przed sobą. Wkroczyłam za nim do skromnego pomieszczenia wielkości z grubsza mojej sypialni. Stało tu kilka niepasujących do siebie patykowatych krzeseł i stół, a pod ścianą po lewej piętrzył się sto z pudełek. U sufitu wisiała pojedyncza żarówka. Po środku przeciwległej ściany znajdowały się kolejne drzwi. Chłopak zamknął za nami drzwi na klucz. Śmiało siadaj rzekł poszłam za jego przykładem i przyciągnęłam sobie jedno z krzeseł na środek pokoju. Po czym usiedliśmy naprzeciwko siebie mniej więcej w odległości metra otwarcie popatrzył mi w oczy jestem lyk przedstawił się Adalon odparłam słyszałem że poznałaś mojego przyjaciela Arną. tak w sobotę powiedział mi że powinnam się z tobą spotkać czy mówił dlaczego? Nie, wspomniał tylko, że myślisz tak samo jak ja. Lyk rozparł się na krześle, kładąc łokieć na oparciu i krzyżując nogi. Jak uważasz, co przez to rozumiał? spytał. Nie wiem, co dokładnie przez to rozumiał. Nadal siedziałam sztywno, jakbym połknęła pogrzebacz i musiałam przypomnieć sobie o wydechu, a potem o wdechu. Jedyne, co wiem na pewno, to jak trudno mi znieść uczucie, kiedy wstaję rano i widzę nazistowską flagę wiszącą nad naszym miastem. I kobiety stojące w kolejce po reglamentowane jedzenie, którego i tak brakuje. I żołnierze, którzy zgarniają wszystko, co można by kupić w naszych sklepach. I co to za uczucie, Adalon? Lich tak dobrze wyglądał, że trudno mi było utrzymać kontakt wzrokowy, ale nie mogłam pokazać po sobie, że się denerwuję. Gdyby zdecydował, że się nie nadaję, gdyby mnie wyrzucił ze świata, który właśnie odkryłam, nie wiedziałam, jak bym to przeżyła. Zapewne byłoby tak, jakby się ocknąć z cudownego snu i wiedzieć, że nigdy się do niego nie wróci. To takie uczucie, jakby się we mnie palił ogień. Jeżeli czegoś nie zrobię, nie postawię się, to mnie wypali od środka, dlatego zdzieram ich plakaty. Muszę coś robić. Jak można pozostać bezczynnym? Oddychałam ciężko i nagle uświadomiłam sobie, że siedzę na brzeszku krzesła. Co Lik sobie o mnie pomyśli? Zamiast odpowiedzieć po prostu mi się przyglądał, przechylając głowę to w jedną stronę, to w drugą, jakby oszacowywał obraz. Wyglądasz znajomo? odezwał się w końcu. Mieszkasz gdzieś w pobliżu? Nie, moja rodzina mieszka w dziewiątej dzielnicy koło opery. Uniósł brwi. ładna okolica, ale droga. Nie wiedziałam, jak na to zareagować, spuściłam więc tylko wzrok i bawiłam się bransoletką. O nie, teraz przyciągnęłam jego uwagę do srebrnej biżuterii od Cartier, którą mamą dała mi na urodziny zeszłego roku. Kiedy ponownie spojrzałam na Luka, na jego twarzy malowało się zrozumienie. Jesteś w tych wszystkich magazynach modowych, zauważył. Zawsze drukują twoje zdjęcia w kronikach towarzyskich. Moja babcia bez przerwy je czyta i zostawia rozrzucone po domu. Uwielbia oglądać, w co się ubierają panie z wyższych sfer. To tam cię widziałem, prawda? Przygotowałam się na to, że w jego oczach zobaczę negatywny osąd, ale się nie pojawił. Mama zabiera mnie na te wszystkie przyjęcia, wyznałam. Lik uniósł brew. Wie, że w wolnym czasie niszczysz nazistowską propagandę? Nie, odpowiedziałam szybko. Nikt o tym nie wie oprócz ciebie i Arną. Wychylił się do przodu i oparł łokcie na kolanach, w jednej krótkiej chwili zmniejszając dzielącą nas odległość. Czym mogę ci ufać, Adalon? Zmusiłam się, by spojrzeć mu w oczy. Tak, przez kilka pełnych udręki sekund tylko na mnie patrzył, a potem wstał: O nie, więc to koniec? Zostanę odprawiona i nawet się nie dowiem, co miałam tutaj zacząć. Pośpiesznie otworzyłam w głowie całe nasze spotkanie, lecz nie znalazłam nic, czym mogłabym mu się narazić. I gdy się już spodziewałam, że wyjmie klucz i wyprowadzi mnie przez sklep, Luke podszedł do stosu pudełek, podniósł wieczko jednego z nich, wyjął z niego dużą kopertę i wrócił na miejsce. Arnaud miał rację. Rzeczywiście myślę tak samo jak ty, powiedział łagodnie. Cienie rzucane przez światło żarówki sprawiały, że kontury jego twarzy stały się jeszcze wyraźniejsze i przez chwilę czułam dziwną chęć, żeby położyć dłoń na jego policzku. Tymczasem on kontynuował. Szukam zaufanych ludzi, takich jak ty i ja. Ludzi, którzy chcą stawiać opór. Musimy dotrzeć z naszym przesłaniem do możliwie jak największej liczby osób. A nasze przesłanie to to, że nikt we Francji nie chce współpracować z wrogiem, że wielu z nas wciąż walczy, że nie zamierzamy przestać. Powiedz mi co mam robić? Podniósł kopertę, którą wziął z pudełka. To bibuła, czyli ulotki. Są wydrukowane z krzyżem Degola. Możesz je rozprowadzać gdzie się da, w takich miejscach, żeby ludzie się na nie natknęli, w metrze, do skrzynek pocztowych, w szkolnej toalecie, tylko nikt cię nie może przy tym zauważyć. Dasz radę? Tak. Musiałam znaleźć sposób, żeby to robić, nie wzbudzając podejrzeń rodziny. Zamiast przekazać mi kopertę, Luke przesunął swoje krzesło jeszcze bliżej mojego, tak że nasze kolana niemal się zetknęły. Gdy znowu popatrzył mi w oczy, jego spojrzenie było tak żarliwe, że przechodziło moje wyobrażenia. Wwiercało się w każdy zakamarek duszy. To niebezpieczne, Adalon. Naziści aresztowali młodzież za marsz w dniu zawieszenia broni, wtrącili demonstrantów do więzienia, bili ich, kazali stać na zewnątrz przez całą noc w deszczu. Kilku ustawili pod ścianą i udawali, że chcą ich rozstrzelać. To samo mogą zrobić z nami, albo jeszcze coś gorszego. Jeśli masz jakieś wątpliwości, jakiekolwiek, możesz się teraz wycofać. Nie miałbym ci tego za złe. Nie wycofam się. Będziesz musiała zachować ostrożność. Jeśli cię złapią. Zrobią wszystko, żeby wydobyć z ciebie informacje, a ty nie możesz nikomu nawet pisnąć słowa o tym, co robisz, rozumiesz? Nikomu, nawet najbliższej rodzinie, nawet ludziom, którzy wydają ci się wierni twojej sprawie. W Paryżu roi się od nazistowskich szpicli. Z trudem przełknęłam ślinę. Umiem dotrzymać sekretu, zapewniłam stanowczo. Jeszcze raz przyjrzał mi się badawczo. Pozwoliłam mu na to. Chciałam, żeby zobaczył, jak bardzo mi na tym zależy. W końcu wręczył mi kopertę, a ja wetknęłam ją do torby z podręcznikami. Wyprostowałam się. Luk uśmiechnął się po raz pierwszy odkąd tu przybyłam i poczułam, że wreszcie rozluźniam ramiona. Nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że powędrowały w stronę uszu. Zdałam egzamin, weszłam w to. Byłam częścią czegoś większego niż ja sama, większego niż gniewne wpisy w dzienniku i potargane plakaty. Napięcie ulotniło się też chyba z ciała Luka. Zerwał się z krzesła, podszedł do drzwi w przeciwległej ścianie, tych, które dotąd były zamknięte i zapukał w nie krótko trzy razy. Drzwi natychmiast się otworzyły i ukazał się w nich, arną, z szerokim uśmiechem i policzkami zaróżowionymi od wieczornego chłodu. Jesteś teraz jedną z nas, zawołał, a we mnie serce wezbrało. Cały czas stałeś pod drzwiami na zewnątrz, czekałem na sygnał od Luka wyjaśnił. Trzy stuknięcia, jeżeli cię przyjął. Dwa, jeśli cię odsyła z kwitkiem. Rozpromieniona zwróciłam się do Luka. Pewnie powinnam teraz mieć stracha, ale czułam się wręcz upojona spod ekscytowania. Dzięki, że mnie nie odesłałeś z kwitkiem. Cała przyjemność po mojej stronie Adalon, odparł Luke. Kiedy wymówił moje imię z takim przekonaniem w głosie, poczułam w piersi radosne drgnienie, które nie miało nic wspólnego z zadaniem, jakie mi właśnie przydzielił. Jego obecność wprawiała mnie w zdenerwowanie, ale jednocześnie miałam ochotę zostać tu, w tym dziwnym pomieszczeniu i rozmawiać z nim najlepiej godzinami. Lyk, gdzie właściwie jesteśmy? przypomniało mi się. W sklepie moich rodziców, odrzekł. Kiedy mają otwarte, zawsze pozwalają mi wykorzystywać ten pokój do moich potrzeb. Czy wiedzą, czym się teraz zajmujesz? Potrząsnął głową. Myślą, że po prostu spotykam się z przyjaciółmi. Nie mają pojęcia, że utknąłeś tu z dwójką ludzi, których nie możesz znieść, wtrącił Arną, zarzucając mu rękę na ramię. Luk zaśmiał się i zażyłym gestem zmierzwił przyjacielowi włosy. Potem odchrząknął i wcisnął ręce w kieszenie. Z powrotem spoważniał. Wydwoje działajcie przykazał. Pamiętaj Adalon nikomu ani słowa. Arną przytrzymał dla mnie drzwi. Miałam wrażenie, że wychodzę do świata na zewnątrz jako nowa osoba. Zanim przekroczyłam próg, po raz ostatni skrzyżowałam spojrzenia z Lukiem. A co mam zrobić, kiedy skończę? Wrócisz tu i dasz mi znać. Jego głos był niczym łyk herbaty rozgrzewający ciało od środka. Dziękuję, szepnęłam. Powodzenia. Niebo purpurowiało i różowiło u schyłku dnia, kiedy Arnaud odprowadzał mnie z powrotem na prawy brzeg. Kiedyś o tej porze wieczoru Paryż naprawdę stawał się miastem świateł. Teraz o tej godzinie Paryżanie śpieszyli do domów, żeby zaciągnąć zasłony w oknach. Tokoła panowała cisza. Nie było pojazdów silnikowych. Ludzie przemykali obok nas na rowerach. Strudzone gospodynie domowe wracały do mieszkań z twarzami bez wyrazu po kolejnym, bezowocnym dniu poszukiwania jedzenia na targach. Teraz, gdy zostawiłam za sobą wir emocji przeżytych w sklepie i znów twardo stąpałam po ziemi, do mego serca zaczęły się wkradać bardzo prawdziwe i bardzo przerażające pytania rzeczy, o które chciałam zapytać Luka, lecz nie zrobiłam tego w obawie, żeby mnie nie wziął za tchórza. Powiedział, że jeśli naziści mnie złapią, zrobią wszystko, żeby wydostać ze mnie informacje. Będą mnie torturować? Albo, co gorsza, i na tę myśl złapały mnie mdłości? Skrzywdzą moją rodzinę? Pod mosiężnymi sprzączkami płaszcza narosło mi tyle paniki, że przerwałam Arną opowieść o jego dwóch młodszych braciach. Arną, myślisz, że wyląduję w areszcie? Myślę, że wszyscy wylądujemy w areszcie, prychnął. Stanęłam jak wryta, kiedy dotarło do mnie, w co się właśnie wpakowałam, co ja u licha robię, roznosząc antynazistowskie ulotki. Nie rób takiej ponurej miny, zawołał klepiąc mnie po ramieniu. W ostatecznym rozrachunku gra będzie warta świeczki. Kiedy nie ruszyłam się z miejsca, dodał: chodź, kupię ci lody. Więc oczywiście podreptałam dalej, zaraz jednak uświadomiłam sobie jego błąd. Ostatnio nikt nie sprzedaje lodów, zauważyłam. Faktycznie, przyznał mi rację. W takim razie stawiam lody, gdy tylko ta cholerna wojna się skończy.